Pani dyrektor, co można powiedzieć o dzisiejszych dniach otwartych? Dzisiejszy Dzień Otwarty jest dniem wyjątkowym. Od wielu lat organizujemy Dzień Otwarty, ale ten dzień jest szczególny, bo wszyscy żyjemy przeprowadzką, która mam nadzieję, że wkrótce nastąpi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nowego obiektu przy ulicy Kazimierzowskiej 23. Dzisiaj ten dzień daje nam możliwość zwiedzenia z utęsknieniem wyczekiwanego nowego obiektu, dostosowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale przede wszystkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym ruchowymi. Zapraszam Państwa, bo warto. Piękna, kolorowa, niezwykła szkoła. Wkrótce będziemy w niej przebywać, uczyć się, bawić. Nasza młodzież, nasze dzieci w końcu doświadczą tego niezwykłego momentu przejścia, ale pracy i zabawy w godnych, wygodnych, wyjątkowych warunkach. Przeprowadzka jeszcze w tym roku, czy od nowego roku szkolnego? Mamy nadzieję, że przeprowadzka nastąpi jeszcze w maju, czyli tuż, tuż. A na pewno nowy rok szkolny, także z nowymi uczniami, powitamy w nowym obiekcie. Proszę mi powiedzieć jeszcze, co to są za biało-czerwone rowery? No to jest niespodzianka, z której no, jestem przeszczęśliwa, że możemy do naszych rowerów dołączyć te, z których będą mogli korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową. Mamy kilku uczniów, którzy potrzebują takiego wsparcia. No i dzięki tym rowerom nasi uczniowie będą mogli korzystać, jeździć na wycieczki po okolicy i korzystać z każdej formy aktywności, tak jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Czyli teraz na wycieczkę. Wiosną, w wakacje, na jesieni wyjadą wszyscy, i mniej sprawni, i pełnosprawni.